Długo mnie nie było, długie przerwy robię. Przepraszam, sorry. Witam w moim pokoju artystycznym. Pomalowałam się dzisiaj, chciałam zrobić z tego jakby na początku tak nagrywać, zrobić wam tutorial, jak się maluje na jakieś specjalne okazje. Pewnie zapytacie Jula, co to za specjalna okazja. Otóż idę na zdjęcia. Dawno mi się nic w ogóle takiego ciekawego nie działo. W ogóle dawno mi też zdjęć na Instagramie żadnych takich nie było. W kółko te same selfie, w tych samych miejscach, bo jedyne miejsce, jakie mam, to albo jestem w mieszkaniu Kacpra, albo jestem w domu X, więc są foty stąd i stamtąd, to ja mówię, kurde, fajnie, bo było jakieś nowe, jakby coś tam ruszyło. Jest taki ziomek, z którym 2 albo 3 lata temu byłam na takiej mini sesji we Wrocławiu, jak tam byłam jeszcze trochę mniejszym influencerem, to nie wiem, czy on do mnie pisał, czy ja do niego, ale się zgadaliśmy i to były święta, gdzie był jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu i tam umówiliśmy się na jakieś takie fajne zimowe fotki i parę jest na moim profilu. Jeżeli wam się uda, to może je odnajdziecie, może będziecie wiedzieli, które. Dzisiaj przyjął do Warszawy, do jakichś tam swoich ziomków, ale też między innymi tak specjalnie, żeby porobić jakieś fajne foty. I generalnie trochę będzie spontano, bo jest w planach parę miejsc, ale nie wiadomo, czy tam dostaniemy. Więc ja się mega jaram, jestem też ciekawa efektów. Jeżeli wy jesteście ciekawi tych efektów, to wbijajcie na mojego Instagrama. Może coś ciekawego się jeszcze będzie działo, to wam tutaj pokażę. Mam nadzieję serio, że te vlogi jakoś ruszą, bo ostatnio totalnie nic się takiego nie dzieje, co mogłabym wam pokazać, więc do zobaczenia po fotach. Wróciłam. Nie jestem w sumie zmęczona, bo powiem wam, że było mega, ale w ogóle jestem w innym outfitie. Kiedy idę na fotki, to muszę się przebierać, albo się przebierałam w lato w łazienkach, w jakimś, nie wiem, w jakiejś kawiarni czy coś takiego, co brzmiałam głupio, a tym razem w aucie zmieniłam outfit, ale fotki wydaje mi się wyjdą serio mega. Mi się tak one podobały jeszcze. Mieliśmy taką zajebistą miejscowę na dachu, więc jeżeli chcecie je zobaczyć, to wbijajcie na Instagrama. Sorry za syfle, ale wszystko poprałam i wszystko wisi, bo teraz aktualnie pakujemy się z Kacprem i wyjeżdżamy. Robimy sobie taką przerwę. Na początku pojedziemy, oczywiście ze wszystkiego będzie vlog ciągły, bo postanowiłam, pomyślałam, że to jest w sumie idealny moment, żeby nagrać vloga, wrócić do was i pokazać, że coś się ciekawego jednak dzieje, bo ostatnio dosłownie nic się nie działo i... No i nic się nie działo. Już się popakowałam, miałam szkółkę, pomalowałam się i jedziemy z Kacprem teraz do galerii po prezent dla mojego taty. Wiem, że jest niebezpiecznie, oczywiście maseczka ciągle będzie na nosie. Po prezent dla mojego taty, bo miał wczoraj urodziny. No i jedziemy do Wrocławia. Następnie jedziemy do naszej rodziny, która mieszka tam pod Wrocławiem. Wracamy i jedziemy z Kacprem do Zakopanego, do takiego jakiegoś apartamentu, po prostu na 3 dni. Zapowiada się fajnie, ja też jestem zadowolona, że w końcu odpocznę od tego miejsca, nie będę ciągle siedzieć w domu, bo my ciągle siedzimy tutaj w domu u Kacpra. O kurde, gdzie ja jestem? Dobra, zacznijmy od tego, że przyjechaliśmy wczoraj z Kacprem wieczorem. Sorry, tutaj nic wygląda, ale dosłownie przed sekundą wstałam. Czy wieczorem przyjechaliśmy tak o 18 i potem wam powiem całą historię, w ogóle co się wczoraj wydarzyło, takiego w sumie niesamowitego, jak wyszliśmy z Dalią z Kacprem. Teraz się ogarniamy, jemy i lecimy do babci, więc zaraz wam na pewno, jak będę robić makijaż sobie, to wam opowiem, co się stało. Czas na podkładzik. Właśnie, spróbuję nałożyć podkład trochę inaczej, bo ostatnio robię sobie taką za dużą tapetę. Po prostu moja buzia wygląda źle i Kacper mi to mówi. Dla Kacpra muszę oglądać najbardziej na świecie. Umówiłam się z Idalią właśnie, żeby poznała po raz pierwszy Kacpra. Osoby, które mnie oglądają od dawna, wiedzą, kim jest Idalia. W skrócie, to jest moja taka najlepsza przyjaciółka z Wrocławia. My ciągle mamy ze sobą kontakt, piszemy. Byłyśmy takie bawy, gdzie zawsze chodziliśmy razem na jakieś imprezy, do jakichś znajomych i w ogóle. I stwierdziłam, że chcę ją zapoznać z Kacprem, więc postanowiłam zabrać ich na spacer po Wrocławiu. I wyszliśmy sobie, i w ogóle mega dziwna sytuacja, bo mieliśmy się spotkać w takim jednym miejscu, o którym ja napisałam do Idalii SMS-a, ona go nie przeczytała, ona czekała pod moim blokiem i tak jakoś wyszło, że czekałyśmy na siebie dłużej niż miałyśmy. Kolejna sytuacja, miałyśmy iść na Słodową, osoby z Wrocławia wiedzą, i Idalia chciała iść taką krótszą drogą, i powiedziałam, nie, chodźmy naokoło, żeby Kacper tam więcej sobie połaził. I wyobraźcie sobie, stoimy na światłach i nagle auto się przed nami zatrzymuje i krzyczy dosłownie zdanie, was. I ja taka przestraszona, dosłownie, serio. Pomyślałam na początku, nie wiem, że coś zrobiliśmy je tak, jakiś taki widz agresywny, czy coś takiego, trochę się przestraszyłam. Ale się okazało, że to Franek. Franek to jest taki dobry kumpel Kacpra. To naprawdę mega się śmiesznie gada. Jeżeli Franek to oglądasz, to cię pozdrawiam. Franek jest mega w porządku. No i my tak z Idalią i Kacprem się patrzymy. Włazimy do tego auta, pojechaliśmy po koleżankę Franka i usiedliśmy sobie w Whisky in the Jar we Wrocławiu w barze. No i sobie pogadaliśmy, pośmialiśmy się, ale ogólnie zobaczcie,
totalny zbieg okoliczności. Franek nie jest z Wrocławia, tylko jest z takiego miasteczka pod Wrocławiem. Że akurat w tym samym czasie my się umówiliśmy na spacer, że Franek tędy przejeżdżał, Franek nie jest z Wrocławia, Kasper w ogóle z Warszawy nagle. Franek mówi, że on jedzie tym autem, mówi do Kaspera, właśnie miałam do ciebie pisać, że jakiś sobowtór twój chodzi po Wrocławiu. Totalnie mega dziwna sytuacja. No dobra, przyszedł ten wieczór, bo ja tak w pewnym momencie też z Idalią byłyśmy takie speszone, bo już nie wiedziałam, Jezu, w ogóle co ja mam z włosami, przepraszam, zaraz będę je prostować. Byłyśmy takie speszone, bo nie wiedziałyśmy co mówić, bo Kasprowi się też nie nudziło. Ale wyszło wszystko na dobre, także tyle wam chciałam powiedzieć. My teraz jedziemy, tak jak powiedziałam, do moich dziadków. Historia jest taka, że pojechaliśmy, ja nie wzięłam ze sobą aparatu, bo stwierdziłam, że to nie będzie co nagrywać. Kasper zabalował. A dzisiaj przyjechaliśmy... Zabalowałeś sobie wczoraj! Kasper, śmieszne słowo. Zabalował. No w każdym razie przyjechaliśmy tutaj na 15, bo Kasper był u fryzjera. Zobaczcie, jaki przystojniak. Co? No ty. No i nie, w sumie tyle miałam do powiedzenia. I dzisiaj nie wiem, co jeszcze w sumie będziemy robić, ale jutro jedziemy do Zakopanego. Miłość, miłość, Zakopanem. Ten. Polewamy się szampanem. Wyobraźcie sobie, że dokładnie rok temu, 24 maja, miałam bal gimnazjalny i nagrywałam Get Ready With Me w tym samym miejscu. Możecie sobie cofnąć. Na moim kanale jest filmik, właśnie zaczyna się, no, że jestem w łazience, miałam taką czarną maseczkę na twarzy, siedziałam w tym samym miejscu, bo siedzę na ziemi i opieram się o sedes. Kurde, no ja nie zabieram ze sobą tej kamery nigdzie, bo mi też tak głupio z nią szczerze latać. Dlatego dostajecie teraz wszystko w formie takiej jakby historii, opowiadanki, ale to też jest fajne, bo ja na przykład powiem wam, że ja lubię oglądać jakieś takie vlogi, czy wypowiedzi kogoś. Słucham sobie, jak ktoś po prostu do mnie gada i przy okazji, nie wiem, się maluję, sprzątam, gotuję i właśnie te vlogi teraz są właśnie takiego typu. Właśnie nawiązałam do tego, że tutaj wtedy robiłam rok temu, tak samo teraz wracam tutaj do was. I wam powiem, że z Kasprem mieliśmy taką randeczkę dzisiaj. Stwierdziłam, że go zabiorę trochę po Wrocławiu, jakoś nie za dużo, bo byliśmy zmęczeni, położyliśmy się u tego dziadka spać o 4, tak jak wam mówiłam. I dzisiaj poszliśmy do tego fryzjera, posiedzieliśmy chwilę z moimi rodzicami i zabrałam go do takiej restauracji Przystań. To jest taka restauracja, moi rodzice tam chodzą na jakieś rocznice ślubów i inne takie, że masz restaurację, tu jest taki taras tej restauracji i dalej masz wodę, w sensie rzekę, a po drugiej stronie jest Uniwersytet Wrocławski. No tam są dania jakieś tam tańsze, droższe i w ogóle, ale stwierdziliśmy, że sobie nie będziemy szczędzić, że sobie zrobimy serio taki mega spoko wypad. No i poszliśmy tam z buta tej restauracji, wróciliśmy naokoło przez rynek, bo pokazałam tam Kacprowi parę takich miejscówek, takich nie jakichś super takich ukrytych, popularnych, takich moich, tylko takich, że po prostu trochę ogarnął miasto. I mamy w planach przyjechać do Wrocławia też, jak będzie ciepło, nie spać u moich rodziców, czyli tutaj, tylko sobie wziąć, nie wiem, jakiś apartament czy mieszkanie na tydzień i po prostu pokazać Kasprowi takie najfajniejsze miejsca, gdzie ja sobie tutaj mieszkałam, jak sobie tutaj robiłam, tak wiecie. Talna chillera, nie Warszawka, tylko taki spokojny, mniejszy Wrocław. No dostałam od Kaspra kwiatka, pokażę wam w ogóle. Kaspi tutaj sobie... Dzień dobry. W garniturach, jego nowy ulubiony serial. Jestem już na trzecim sezonie. Patrzcie, tutaj rozstawiłam dwie takie świeczki na toaletce, ale nie po to tutaj przyszłam. Oj, nie. Tam już nas spakowałam, tylko rano robimy pranie jeszcze. Paru rzeczy i słonecznik. Niestandardowy, nie róża, kochanie. Jesteś oryginalny. Czemu, ale dziękuję. Dzień dobry. Co mam powiedzieć? Jak ty się umyłeś dzisiaj? Nie myłem się. A ty? Ja się, no, opowiadałam, jak się myłam. Szkoda, że nie mamy takiej miski, bo jak byłam mała, to byliśmy na wakacjach z rodzicami i byliśmy w takim jakimś dziwnym miejscu, gdzie nie było w ogóle tego i myliśmy się w michach, w misce. Ja się umyję o 16. Będę śmierdzący do tego czasu. Siema. Zacznę od tego, że kupiłam za dużą maskę i jest beznadziejna. Zabrałam kwiatkę od Kacpiego. Muszę wyciągnąć laptopa i ładowarkę, bo my z Kacprem nie mamy normalnej ładowarki, tylko my ładujemy telefon laptopem. Kasper poszedł coś szamać, ja byłam z tym na stacji i taka tam historia. Fajnie jest, pada deszcz, super pogoda. Najlepsze, żeby jechać do Zakopanego. Na miejscu już jesteśmy. Czujesz to powietrze tutaj? Czy jest palenizna, póki co, nie wiem, czy... No serio, nie? Jakby ktoś palił w kominie przed chwilą. No nie będę udawał. No! Jezu, ale to jest zapach natury. To ja wszystko przygotowałem dla... Nie, żartuję. A szkoda, popatrz. O Boże, ale mi się podoba. Dobra, to ja śpię tu. A ja mam cały dla siebie, mi pasuje, misiu. A zobaczcie, w ogóle muszę zobaczyć to, co jest tutaj. Gdzie tu jest światło? Jacuzzi! Ja chcę osypki! A ja chcę muszę... osypa! Ja muszę coś zjeść. Jezu, tak. W kominku nawet rozpalili. Ale ładnie! Muszę dać buziaka tobie, mimo że cię ja zorganizowałam. To i tak dziękuję. Bez mnie byś tu nie trafiła. Że mnie to zawiozłeś.
Dobra, no. Lecimy jeść, bo jestem taka głodna, ja mam dzisiaj tylko śniadanie. Niech to. Kanapki narobili w domu, my nie będziemy wydawać. Co to za kadr w ogóle? Taki nowoczesny, stylowana krupówki time. Wszyscy, nie wolno. Do widzenia. W ogóle wróciliśmy z tych krupówek, bo byliśmy na kolacji. Jak tu jest to jacuzzi, to po drugiej stronie jest wielkie takie jakby okno, że można sobie luknąć co tam w sypialni. I teraz mam zadanie, poodpalam świeczki. Kupiłam przed chwilą, byliśmy w ogóle w Rossmanie i wziąłam taki płyn do kąpieli dla dzieci, jakiś bambino czy inne takie, żebyśmy sobie wsypali, żeby były bąbelki, ale tutaj jest taka jakaś wielka instrukcja, którą nie wiem, gdzie położyłam. I okazuje się, że nie można wlewać do tego jacuzzi jakichś takich płynów i inne takie olejków aromatycznych. Więc mówię, kurde, no trochę szkoda. I jest napisane, że jest zwana sól do kąpieli. Więc mówię, kurde, gdybyśmy przyjęli to wcześniej, to bym wzięła w tym Rossmanie jakąś sól do kąpieli. Gdzie moi drodzy okazuje, że popatrzcie, co tu jest. Więc elegancko. Wstaliśmy przed chwilą, obudziłam Kacpra, bo ja się obudziłam, zobaczyłam coś w telefonie i się obudził, nie mógł zasnąć, więc wstaliśmy. Sprzątam właśnie, bo troszeczkę nam się tutaj rozrabiało, jakieś ciuchy gdzieś wszędzie leżą. Też wczoraj właśnie posiedzieliśmy sobie w tym jacuzzi dosyć długo, później sobie włączyliśmy tutaj Netflixa. W każdym bądź razie dostaliśmy śniadanie, które jest w opakowaniach jak sushi. Jakieś takie serki i inne takie rzeczy. Chlebek, jakieś bułeczki. Zrobiłam już kawkę jako dobra baba, z tym, że nie mam za dużo kawki. Jest taki słoiczek. Są takie saszety z kawą, więc wsypałam tutaj takie. Zastanawiam się, czy nie kupimy sobie w żabie, żeby nie wsypać wszystkich, ale nie mamy mleka. Jest też toster, wszystko tutaj jest. Dobra, idę się ogarnąć, żeby nie wyglądać tak, jak wyglądam. I postanowiłam, że tym brzydkim akcentem skończymy tego vloga. Następny pojawi się niedługo, bo będę go kręcić. Stwierdziłam, że ten nie chcę, żeby był za długi, ale żeby było więcej, żeby było ciekawiej. Także dzięki za obejrzenie. Dajcie znać, jak wam się podoba. Bye.